Jeszcze tak chciałem cię tak na koniec zapytać, bo to jest melina. A co jest w środku? Woda. A, bo ja nie miałem przyjemności. Nie, nie. Nie, 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 woda, woda, woda. Wiesz, ja zresztą... Żartowałem. Dzień dobry Państwu, to jest Melina Westerok, ze mną z Wami Arkadiusz Jakubik. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, witaj Marcinie. Bardzo Ci dziękuję, bo to trzecie podejście do naszego spotkania. No, umówiliśmy się, że do trzech razy sztuka, ale w życiu mnie coś takiego nie spotkało. Biorę na klatę, rozumiem. Biorę na klatę, przyznaję, że zebranie w szkole wywiadówka tak weszła mi na umysł, że jakoś... Nie dopilnowałem szczegółów, także... Doskonale cię rozumiem, są rzeczy ważne i ważniejsze. Są o ojcostwie porozmawiamy, no, prawda? Ale zacznijmy, rozmawiamy mniej więcej w okolicach premiery nowej płyty doktora Misio, Chory na Polskę. Już wielki przebój, w sensie parę miesięcy temu singiel. I chciałem zacząć od czegoś takiego. Czyli rozmawiamy po 15 października. Kiedy czytałem wywiady z tobą przed 15, no to tam przy premierze singla Chory na Polskę, no to wiało głębokim pesymizmem, zupełnie zrozumiałem. Czy teraz możesz trochę mniej chorować po 15? W sensie swojego mentalu, nie mówię o sytuacji, wiesz, kraju, ale tego, że trochę ci zejdzie stan chorobowy, temperatura się obniży. Wiesz co, faktycznie, no jak tak sobie spojrzę te pół roku wstecz przy okazji premiery Chorego na Polskę, to ja byłem tak jednym z tych pesymistów, którzy no, nie do końca wierzyli, że stanie się to, co się stało. Założyłem się z pewnym kolegą, bez nazwisk, ale bardzo poważnym kolegą, że jak wygramy te wybory, ja wchodzę pod stół i odszczekuję, a on to może zarejestrować telefonem i wykorzystać na swoich social mediowych sytuacjach. Czekam niecierpliwie na ten moment. Wiesz, to kamień mi spadł z serca. Po tym 15, wiesz, takim naszym krzykiem rozpaczy chyba przed wyborami, to była też premiera Wielkiego Żarcia, przede wszystkim teledysku do tego, żeby namówić ludzi do tego, żeby poszli na wybory, żeby ruszyli swoje tłuste cztery litery i wrzucili, obojętnie jaki, na kogo głos, ale wrzucili głosy do urny. Natomiast wiesz co, to moje chorowanie chyba się odrobinę po prostu zmieni, bo to chorowanie to nie jest jakiś rodzaj, nie wiem, fizycznej przypadłości, czy to jest po prostu, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, to jest miłość do tego kraju i do ojczyzny. Ja to powtarzam cały czas, że jestem Polakiem. Trawestując słowa mistrza Wajdy, czuję po polsku, myślę po polsku, mówię po polsku i tu się urodziłem i tutaj nie, nie dostąpiłem nigdy zaszczytu oglądania z tobą meczu reprezentacji, ale bardzo mi się podoba, że jak przed telewizorem z kolegami, to jak grają hymn, wstajesz tam z drugim kolegą, śpiewacie, szanuję. Zgadza się, no zwłaszcza najczęściej robimy to z bratem, trzymamy razem sztamę, a ponieważ mamy jak gdyby różnorodne, patchworkowe towarzystwo klubu kibica, o różnych tam nazwijmy to, nie wiem, poglądach, sympatiach, zdarza się, że tak wiesz, patrzą na nas członkowie klubu kibica, o Jezu, no, śpiewają hymn, Boże, na stojąco, na poważnie, no gdzie. No ale tak mamy po prostu. Ale wiesz, to bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że ten Chory na Polskę, tak na, może tylu ludziom o różnych światopoglądach przypasować, i przypasował, i ponadczasowo, ale chciałem właśnie, wspomniałeś ostatni singiel, czyli Wielkie Żarcie, i chciałem zastosować taki greb, zastosowałem tu wcześniej z piosenkarką Margaret, czyli po prostu lekcja polskiego, wtedy było co autorka ma na myśli, a teraz co autor ma na myśli. Nie będę się odpytywał twórczości Margaret, tak jak jej nie odpytywałem twórczości kolegi Jakubika, ale dobra, jedziemy. Czy masz świadomość, że wszystko tutaj zaraz może nagle obrócić w proch spektakularnej żenady? I co ty na to, co ty na to? Co poeta miał na myśli? Wiesz co, Wielkie Żarcie to była piosenka, która powstała jako pierwsza. Nawet sobie tak, wiesz co, sięgnąłem do twardych dysków z sesjami nagraniowymi. I to był, pamiętam, grudzień 2019 roku. I tak sobie, i wtedy też powstawał tekst do tej piosenki. Pamiętam ten rodzaj złości,
gniewu wręcz po tym, co się stało, że przegraliśmy, krótko mówiąc. Widziałem, w jakim to idzie kierunku i taki rodzaj... Samotnie przegraliśmy wtedy. Jeszcze jak, czyli wiesz, znikąd ratunku, znikąd pomocy, że... I wtedy sobie tak właśnie wymyśliłem taką sytuację, co by było, gdybyśmy się po prostu ruszyli. No, taki anarchistyczny pomysł, że w ludziach zaczyna ten bunt coraz bardziej rosnąć, że ludzie są coraz bardziej wkurzeni, niezadowoleni i wychodzą z domów. A to tutaj jest no, prosta sprawa. No, to, co się dzieje dookoła, to jest jedna wielka żenada i nie zauważyliśmy jeszcze tego. Pamiętam słowa a propos też i tej piosenki, i teledysku Stefana Kisielewskiego. Cytuję tak z pamięci: to, że jesteśmy w dupie, to jasne. A że się zaczynamy w niej problem polega na tym, że zaczynamy się w niej urządzać. I ja to po prostu obserwowałem na prawo i lewo. Że no, w tej dupie było nam tak coraz lepiej, niestety. Jesteśmy wielkim żarciem, jesteśmy wielką wojną, nie ma powrotu, nie ma ucieczki. Nie zapomnij, co znaczy wolność. Trzy ostatnie wersy, bardzo punkowe, takie prawie jak No Future, coś w tym stylu. Ale chodzi mi, co miałeś na myśli przez jesteśmy wielkim żarciem, jesteśmy wielką wojną. Wiesz, ty mnie bierzesz tutaj na spytki, a ja mam zawsze taką gotową odpowiedź przy takich sytuacjach. Tak jak mówił Michał Haneck, że jeżeli on powie, znaczy, że film, a w tym wypadku dajmy na to ta piosenka, czy w ogóle cała płyta, film jest zaproszeniem dla widza. I widz albo to zaproszenie przyjmie, albo odrzuci. Natomiast jeżeli on miałby powiedzieć, o czym jest film, to widz już będzie tylko oglądał ten film przez pryzmat jego słów. Zabierzemy mu całą przyjemność filtrowania filmu przez jego doświadczenia i jego dobry, panie, dobry, podoba mi się, podoba. Ale nie, wiesz co, ja to mam tak, że jak mówił inny klasyk, nie wierzę politykom. Po prostu. To jest robota, której bym się nigdy w życiu nie podjął i to jest jedno wielkie, krótko mówiąc, bagno. A my wyborcy, my ludzie, jesteśmy dla nich tylko i wyłącznie pokarmem. I stąd żarcie, a wojna, no to wiadomo, no, ta wojna po prostu trwa i kiedy uda się tę polską wojnę zakończyć, któż to wie, ale... Dokładnie, a my jesteśmy w tej wojnie po prostu pożywieniem dla tych. Ja jestem pesymistą, nie uda się, będzie tak, ale to na boku. Chciałem skoczyć, bo a propos pesymizmu. Gdzieś przeczytałem twoje zdanie, że jestem pesymistą z pogodnym podejściem do życia. Jakoś taki był sens. I to mi się przypomniało. Tak, proszę. Nie, bo jeszcze, ale szkoda, że nie pojechałeś dalej, bo jeszcze w tej drugiej zwrotce, bo to, co się dzieje na koncertach, a propos tego fragmentu, a propos wywrotowych napisów. No, na ścianach klatki schodowej już od rana krzyczy, a możemy jebać ich. O to właśnie chodzi. Kazali nam oczywiście ten numer, ten fragmencik wypikać. No my w radiu wypikamy, ale na YouTubie nie wypikamy. No i super. Czyli, no, cóż mogę powiedzieć, ten zaimek ich jest na koncertach zastępowany innym jednowyrazowym zwrotem. Napisów wywrotowych 100, igrzyska te niech zaczną się, człowieku nie bój się. I wiesz co, i te igrzyska się zaczęły, no, znaczy igrzyska w sensie człowieku nie bój się, idź do wyborów, po prostu niech się to wszystko wywróci do góry nogami. Ja mam także, a propos tekstów, wiesz, bo teledysk, który zrobiliśmy z Wojtkiem Smarzowskim, oczywiście dołożył pewien kontekst do tych słów, ale myślę, że ja szukam takich tekstów, które nie są publicystyką, bo kto dzisiaj, przy całej miłości no, dla Kazika, kto dzisiaj kojarzy, co to jest 100 milionów? No, Wałęsa, oddaj 100 milionów, czyli na ile, wiesz, te teksty, które są publicystyką, po prostu bardzo szybko się starzeją, a zobaczymy, jak wielkie żarcie zafunkcjonuje za 4 lata, za 10 lat i w jakim będzie, jak gdyby, kontekście odbierane a propos tego, co się dzieje na przykład w Polsce.
do którego na przykład się bardzo dobrze postarzały teksty. To niedawno siedział na kanapie Tomek Lipiński, wiesz, jego teksty tam sprzed 30-40 lat. No, nagle... no nie wierzę politykom, no to jest po prostu... No to stale, wiesz, stare inne. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Słuchaj, chciałem cię zapytać a propos tego właśnie, co mówiłeś, że jesteś pesymistą, że, ale z pozytywnym podejściem do życia. I skojarzył mi się, tu chciałem właśnie prosić o komentarz. Mam taki cytat z Bohumila Harabala, który uwielbiam, że życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że będzie piękne. I tak chciałem o ten twój pesymizm, optymizm zapytać. Jak to u ciebie w tej głowie się kotuje? Wiesz co, to jest jakaś taka nieustanna sinusoida. No, znaczy ja generalnie jestem, mam wrażenie też rano po tej dobrej stronie mocy, a im więcej dostaję sygnałów od rzeczywistości, to, no to tak... Tak naprawdę wstajesz o 5 rano? Wiesz, wstawałem. Aha. Wstawałem, były wakacje i przestawiłem sobie budzik i już nie wstaję o 5 rano. Ale bardzo bym chciał, bo pamiętam ten czas, kiedy nawet było ciemno, ale 5 rano, budzik, a ja pstryk, szybko pod prysznic i mój napój kawopodobny. I pamiętam, że tamten taki poranek to był absolutnie czasem, kiedy najwięcej udawało mi się zrobić. Wtedy po prostu głowa tak fantastycznie pracuje. To nie, walczę o to, ale wstaję niestety. Dzisiaj wstałem o 8. To też nieźle. Im dalej w dzień, tym ten chmury pesymizmu. Wiesz co, bo ja mam też tak, że ja to też powtarzam, ale to jest prawda. Ja jestem gdzieś zbudowany, złożony po prostu z jakichś strachów, lęków i traum, z którymi cały czas próbuję sobie dawać radę, a nigdy nie byłem u psychoanalityka. I dla mnie jakby możliwość... U terapeuty. Tak, nigdy nie siedziałem na kanapce psychoterapeutycznej. Nie mam nic absolutnie przeciwko temu, tylko że ja prywatnie miałbym jakiś problem, żeby, wiesz, spotkać się z jakimś obcym gościem i opowiadać mu i otwierać się. To jakoś, to są jakieś takie moje, wiesz, prywatne sprawy i nie jestem, mimo, a znam PESEL na pamięć swój, nie jestem jeszcze na to gotowy, choć czasami myślę, że taka pomoc mogłaby mi się przydać, zwłaszcza, że, no to tak w takie przez sekundę, bo leży mi to bardzo na wątrobie. Wiesz, cały czas gdzieś próbuję przerobić, no, śmierć mojej mamy. Mama odeszła dwa lata temu i cały czas nie potrafię sobie z tym dać rady. A to była dla mnie, wiesz, najważniejsza osoba. No, to też jest na płycie, jest taki numer, do która mi się Chory na Polskę, jest taki numer Wbrew i Wobec. I tam to się zaczyna. I pamiętam, jak ten tekst powstał, kiedy do takiego momentu doszedłem, że... Wiesz, no dzwoniłem do mamy już po jej odejściu, żeby usłyszeć jej głos na sekretarce, ale już stało się to tak niebezpieczne, niepotrzebne, takie chorobowe, że mówię, nie, muszę to po prostu skończyć. I wziąłem i usunąłem no, ze swojego telefonu ten numer. No i cały czas pracuję nad tym. A moja mama była, wiesz, dla mnie chyba najważniejszą osobą, wobec i dla której wszystko tak naprawdę robiłem, żeby zobaczyć chociaż przez chwilę, że jest dumna syna, że, wiesz, że go tam przytuli, że poklepie. A mama była super bohaterką, bo sama wychowała mnie i mojego brata i jest po prostu no, tą osobą, której tak naprawdę wszystko zawdzięczam. Mama... Ile miałeś lat, jak tata zniknął? Zniknął, wyjechał. Wiesz co, to był ten taki... Miałem wtedy, to było przed egzaminami do liceum, czyli miałem 14-15 lat, bo jestem styczniowy. I wiesz, nie było go w tych najważniejszych momentach no, mojego życia, czyli egzaminy, studia i tak dalej. Nieważne, ale pamiętam jak, wiesz, mama była kierowniczką kadr w fabryce mebli. To jest poważna funkcja w zakładzie. No i pamiętam... Strzelce Opolskie. I pamiętam jak... W tajemnicy przed wszystkim, ja się dopiero o tym dowiedziałem po paru latach, no, w tajemnicy przed zwłaszcza dyrektorem załatwiła sobie pół etatu sprzątaczki i kończyła o 15
szefowanie kadrom, zakładała fartuch i na szmacie, wiesz, aż czekała, aż wszyscy tam wyjdą z biur, żeby też nie robić no, sensacji i w tajemnicy przed wszystkimi. Kiedy się dowiedziałeś? Wiesz co, jak już wyprowadziłem się, jak poszedłem na studia, to wtedy mama się jakoś tam wygadała po prostu. A kiedy miałeś taki pierwszy moment, że poczułeś, że znaczy spłacasz w sensie symbolicznym, że jest dumna z ciebie Areczek, nie wiem, czy jako student, czy jakaś pierwsza rola, czy wcześniej role dziecięce, czy później. Zaraz do tego dojdziemy. Wiesz co, nie wiem, czy była jakaś, wiesz, jakaś taka specjalna rola, która się jakoś, no, wyróżniała w oczach mojej mamy. Ja myślę, że tym, co było dla niej najważniejsze, to jest to, że udało mi się jakby doprowadzić do takiej sytuacji, że namówiłem mojego brata, żeby ze Strzelec przeprowadził się do Warszawy i mieszka tam teraz w Józefosławiu, rzut beretem 5 kilometrów, i że sprowadziłem moją mamę, no, dostała, wiesz, w Piasecznie fajne mieszkanie i do niej miałem chyba 4,5 kilometra i nasza, wiesz, rodzina najbliższa, byliśmy po prostu razem i to było cudowne kilkanaście lat, które razem spędziliśmy bardzo blisko i to chyba było w tym wszystkim najważniejsze. A to, że wiesz, tam czasem chodziła z nami na, nie wiem, na Orły, czy na jakieś tam premiery filmowe i tak, wiesz, no to było super, ale chyba najważniejsze było to, że byliśmy po prostu razem. A nie było, wiesz, zwłaszcza jak u Smarzowskiego grałeś, Areszku, w czym ty grasz? Znaczy tak, no, musiał się trochę zmienić u mamy te, no, ta, wiesz, no, ta tolerancja na pewne rzeczy, które może zobaczyć w kinie. Nie była chyba fanką mama drogówki, gdzie mój sierżant Petrycki po prostu, no, kto z Państwa widział, to wie, o co chodzi, nie odpuścił, no, żadnej kobiecie. Ale strasznie mi jej brakuje i tak, no, no to chyba tak, chyba już. A, no i żeby nie było, to co powiedziałem jakoś tak, żeśmy na początku rozmawiali a propos tego, że tutaj się urodziłem i tutaj chcę umrzeć. Mama leży na pobliskim cmentarzu obok taty, którego prochy 10 lat temu chyba jakoś tak, nie, 10, no nieważne, 8 lat temu przenieśliśmy ze Strzelec Opolskich. Pamiętam wtedy, że były duże problemy, żeby kupić działkę na cmentarzu. No, mama była bardzo głęboko wierzącą katoliczką. Pod koniec życia, jak gdyby tak cały czas tam się gdzieś wadziła z tym swoim Panem Bogiem, nie mogła się do końca z nim dogadać. Nie mówię o instytucji Kościoła, którą, no, już dawno mama jak gdyby poznała i trzymała się jak gdyby z daleka od tych głupot, które opowiadali w kazaniach księża, ale mama bardzo głęboko, mocno wierzyła. Potrzebowała tego absolutu, tego czegoś, co jest punktem odniesienia, i poszła do księdza proboszcza, który zawiadywał tym cmentarzem, mówiąc, że tutaj właśnie byłam umówiona, chcielibyśmy przeprowadzić, no, męża, ojca, prochy, bo już minęło tam 20 lat od jego śmierci. No i ksiądz się dowiedział, jak się mama nazywa i, no, i skąd jest, jak zaczął, wiesz, obrażać ją, no, że pani jest matką tego antychrysta i tak dalej. Nie, nie, co to, jak pani śmie, jak pani śmie. Masakra, mama się popłakała, nawet nie wiem, czy bardziej, bo opowiadała o tym oczywiście, czy bardziej z powodu tych inwektyw, czy bardziej z powodu tego, że, no, ksiądz proboszcz do takiej normalnej ceny kwatery na cmentarzu dopisał zero. No i mama się bała, nie wiem, przyjść z tym do mnie, powiedzieć, no i w końcu powiedziała się,
rozwaliła się emocjonalnie, a ja się po prostu wściekłem i wziąłem całą kasę z konta i kupiliśmy tę kwaterę. Prochy taty złożyliśmy, no teraz tam leży mama, ale i śmieszna sytuacja była taka, że pan, no dobra, muszę jakieś imię szybko, pan Sławek, zarządca cmentarza, no bo jest, on jest pracownikiem księdza proboszcza, nie chcę mu no, sprawić kłopotów. Pan Sławek, który też był tam, stawia pomniki, kopie te wszystkie no, dziury na cmentarzu. I tak, panie Aryczku, słyszałem, że pan tam przepłacił troszeczkę księdza proboszcza. No ile pan tam? Ja tam podałem to, o to można wypikać. I to ja panu Aryczku powiem panu tak. Ponieważ tak, pan tutaj dla siebie tu już kwatery na tym cmentarzu nie kupi. A pan by chciał gdzieś tutaj, prawda, rodzice i tak dalej. Mamusia by jak najdłużej żyła. I ja panu proponuję, że ja panu wybuduję takie pięterko dla pana i dla żony. Tutaj tatuś leży, tutaj kiedyś mamusia by żyła 100 lat, a pan i żona nad nimi. Panie Sławku, pan zwariował. Ja chcę jeszcze chociaż chwilę pożyć. No. Ale proszę pana, ja muszę to teraz wiedzieć, nie za 10 lat, jak pan taką, albo 20, jak pan decyzję podejmie, bo ja teraz muszę tą wymurówkę zrobić. I tam, no i tam mi tłumaczy, krótko mówiąc. I wyobraź sobie, jak mogła wyglądać sytuacja. Wracam do domu i mówię do mojej Agnieszki. Agnieszka, słuchaj, bo jest taki temat. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Znaczy, wolałabyś leżeć nad teściem czy nad teściową? bo wybudujemy pięterko na naszej kwaterce. Oczywiście Agnieszka, no, błyskotliwe poczucie humoru, tam coś się zaśmiała i zgodziła się oczywiście. A do mnie dotarło, już puentuję, a do mnie dotarło, że żeby zostać prawdziwym mężczyzną, nie wystarczy tylko drzewo, dom i syn, ale musi być jeszcze kwatera na cmentarzu i wtedy się ten krąg życia jakoś tak domyka. I ja też, wiesz co, jestem dzięki temu jakiś spokojniejszy, bo wiem, że mamy swoje miejsce, obojętnie gdzie moi synowie, mam dwóch cudownych, kochanych facetów. I gdziekolwiek ich tam poniesie los, przyszłość, zawsze będą mieli gdzie wrócić tego 1 listopada, żeby tam świeczkę zapalić dziadkom, rodzicom. To będzie to nasze, to jest nasze miejsce. Na pięterku. Na pięterku, tak jest. To mama cię zaprowadziła na pierwszy casting? Tak, tak. Czy to był casting do sławetnego filmu Okrągły Tydzień? Wiedziałem, że o to zapytasz, wiedziałem, no. Słuchaj, szukałem tego filmu, chciałem go zobaczyć, przeglądałem, wiesz, YouTube'a, co ja... Ale był ten film na YouTubie. Musieli go wycofać jakoś, wiesz, bo to, co czytałem o nim, powoduje, że wydaje mi się, byłaby to najwspanialsza cringe'owa rozrywka sezonu. No, żałuj, że nie zobaczyłeś tego filmu w całości. Ja zdaje się, że mam w domu kasetę VHS, bo dostałem ją bodajże na 30. urodziny. I tutaj, wiesz, no... Agnieszka po prostu stanęła na rzęsach. Agnieszka żona. Żona, tak jest. Agnieszka Matysiak, żona. I udało jej się wejść do jakiejś archiwum polskiej, no, Filmoteki Narodowej, jak zwał, tak zwał. I z takich starych, cyfrowych bet, czy tam takich dziwnych kaset udało jej się przegrać właśnie na VHS. No, gdzieś to mam w archiwach, nie wiem, czy to będzie dzisiaj działało, bo to jednak trochę czasu minęło, ale tak, Okrągły Tydzień, ja w tym... Tylko jeszcze jedno pytanie uzupełniające, zaraz dojdziemy do tego, bo tam mnóstwo dobra się kryje, ale jak to się dzieje, że twoja mama, kadrowa w fabryce mebli w Strzelcach Opolskich, bierze swojego siedmiolatka? Siedmiu? Tak. Siedmiolatka tak. Na casting do filmu. Co już tam się zadziało? Trybuna Śląska. Nasza rodzina jest w całości z Gliwic. No, to jest... No, to jest ta moja taka historia a propos wiesz, pociągu repatriantów, bo to jakoś tak było po Wołyniu, pamiętam. Ja zacząłem... Jezus, moja rodzina spod Lwowa przez Gliwice mieszkała pod Strzelcami Opolskimi. Żartujesz. Uchydanie, znasz taką... Tak, oczywiście, no. Że tak. To jest taka mała wioska. Oni byli nieopodal... z tego, spod Lwowa, to była biłka szlachecka, biłka królewska. Zresztą się okazało, że Mela Koteluk jest z tej samej wsi, a moja babcia była z Koteluków. Serio. Naprawdę? Znaczy, no istnieje prawdopodobieństwo, że jesteśmy z Melą kuzynami i się nazywa
nazywamy kuzynami, ale to ty może byłeś sąsiad, ty skąd tam? Nie, mój dziadek był spod Stryja, a babcia Jakubik była, była spod Lwowa. I pamiętam 44 rok, jak wsiedli, wiesz, no uciekali przed Ukraińcami po prostu. No, tak. Wiadomo, było już po rzezi, ale po prostu na bosaka, wiesz, no przerażeni, jakiś bydlęcy wagon, żeby szybko uciec stamtąd. I wysiedli w 44 na pierwszej polskiej stacji w Krośnie. I tam, wiesz, głodni, spragnieni, zostali przygarnięci, zaopiekowani przez jakąś obcą zupełnie rodzinę przewłockich. No, wielkie no, uściski dla cioci, przyszywanej cioci Marysi Przewłockiej, która się wtedy właśnie dziadkami, to była córka, znaczy jej mama się opiekowała dziadkami i oni, dziadkowie, przez rok mieszkali u tych Przewłockich, dostali, wiesz, strawę, miejsce do spania, jakąś pracę załatwili im. I moi dziadkowie dopiero po roku, w 45, wsiedli i wylądowali właśnie w Gliwicach. No ja tak sobie, wiesz, od razu dorobiłem całą historię, że moi rodzice wsiedli do kolejnego pociągu repatriantów za pracą i wylądowali na Opolszczyźnie w Strzelcach Opolskich, a ja potem przez Wrocław wylądowałem pod Warszawą. I wiesz co, i próba jakoś nazwania tego, a propos właśnie filmu Wołyń, gdzie tam ten mój skiba na tym wewnętrznym wieku skrzyni wypisywał najważniejsze wydarzenia z życia rodziny. Ja też musiałem to jakoś nazwać i dotarło do mnie, że ten nasz pociąg repatriantów dokładnie u mnie tam pod Warszawą, na tej wsi, na której mieszkam, że to jest ostatnia stacja, że ten cmentarz, gdzie złożyliśmy prochy taty, to jest dokładnie ta ostatnia stacja tego pociągu, już dalej on nie pojedzie. No, chyba że twoi synowie pociągną. Być może, ale to będzie zawsze, to będzie już chyba nowy pociąg. No i myślę też... Nowy sezon serialu. Nowy sezon. No, ale zawsze będzie ten punkt odniesienia i tam się tamten serial, tamten sezon się skończy. Spotkało się dwóch mistrzów dygresji, więc musimy zabinąć. Do meritum dawać. Casting, mama Trybuna Śląska, casting do filmu Okrągły Tydzień. I, no, jesteśmy na jakimś rodzinnym obiedzie, a ja to pamiętam. Strzelcasz w Gliwicach? W Gliwicach, tak, no Trybuna Śląska, tam to była Trybuna Opolska, a tutaj Trybuna Śląska, no i dokładnie, nawet nie wiem, czy to dziadek, czy ktoś przeczytał ogłoszenie. Szukamy chłopca no, w wieku tam 7, 8, 10 lat. Zapraszamy na casting w Katowicach, w kinie jakimś tam Kosmos, czy coś takiego. No i termin. I chyba ten termin był chyba następnego dnia. A byliśmy tam na weekend no, w Gliwicach. Sobota, niedziela i pojechaliśmy po prostu z mamą na ten casting. Słuchaj, w kinie. Nie wiem, 300 dzieciaków, po prostu jakoś, wiesz, jakieś mrowie. Ja taki, już ja to wtedy byłem dosyć wyluzowany, ale krótko mówiąc, przeszedłem pierwszy etap, potem zostało nas chyba tam pięciu. Zaprosił nas reżyser no, do siebie. No ja wygrałem ten casting. W ogóle nie mam pojęcia z jakiego powodu, oprócz tego, że byłem wtedy bardzo urodziwym, wdzięku osobistego, młodzieńcem albo chłopcem no i w ogóle szok, że moja rodzina nie ma żadnych tradycji tam artystycznych, aktorskich w ogóle, tym bardziej. W ogóle wziąłem się tam jakoś tak zupełnie z kosmosu, ale byłem bardzo szczęśliwy, że dostałem tę rolę. Nie to, że będę słynnym aktorem, tylko... Nie będziesz chodzić do szkoły. Dokładnie tak, po prostu przez całą pierwszą klasę byłem może dwa tygodnie przez cały rok szkolny w szkole, a tak to były tak zwane no, korepetycje po zdjęciach, które tam właśnie, o, Marysia Przewłocka opiekowała się mną, a była nauczycielką, ktoś tam jeszcze, no, uczyłem się niby w hotelu, bo kiedyś się, wiesz, kręciło film. Jak zaczęliśmy w październiku zdjęcia, to skończyliśmy w maju. No to było na bogato, to było najwięcej dni zdjęciowych, jakie miałem w życiu. Chyba coś koło 90. No i to był właśnie okrągły tydzień. No i wyszedł z tego... Było fajnie. Znaczy, znam ten film tylko z opisów, że działy się tam rzeczy, nie wiem, co jest piękniejsze, czy jak w ogóle z perspektywy dzisiejszych czasów, myślałem, że najbardziej niesamowitą sceną z tamtych czasów jest Akademia Pana Kleksa, wtedy, kiedy nadzy chłopcy pod fontanną, ale ciebie nagiego, zdaje się, w Bali myła Anna Dymna, tak?
Emilia Krakowska. To jest Emilia daj Boże Krakowska. Zdrowie. Więc widziałeś nagą Annę Dyną, widziałeś, masz 7 lat, stripteaserki nagie jakieś. Tak, wieliczce. Emilia Krakowska myje cię podwieszone, podwieszone w takich drewnianych klatkach do sufitu w kopalni soli Wieliczka. Ja po prostu, oła, pierwszy raz zobaczyłem. Nie było wtedy dostępu do filmów erotycznych, czy tam, nie wiem, tak zwanych świerszczyków innych. I ja nagle patrzę, Boże, oła, oła. Sobie wyobrażasz? To był film dla dzieci, tak? No to dla dzieci film. No a jeszcze mnóstwo jak z najgorszego horroru, wiesz, jakieś trupy, jakieś tam upiory, łamane kości, narzędzia tortur. Słuchaj, jak uda mi się, no bo szkoda, że nie ma tego filmu na YouTube, jak uda mi się przegrać z tego VHS-a. To... Ja oczywiście bardzo chętnie, ale może by zrobić to jakoś dużą imprezę, pokaz kinowy, koncert doktora Misio ze specjalnym utworem, poczekaj, utwór okrągły tydzień, wiesz. Kiedyś była taka propozycja, kolega Marcin Świetlicki robił takie imprezy w Krakowie. Czytałem, właśnie opowiadałeś w jakimś wywiadzie, że zrobicie to, nie? Tak, że chcieliśmy zrobić z Anną Dymną, tak. Wiem, że ona, bo ona grała w tym filmie Smoka, cudowna. Mówiła głosem nie swoim. Boże, jak on się nazywał? Ten, Green, Wieńczysław Green, tak. Bodajże. No i tak była taka propozycja, że dobra, to ja wejdę na Golasa do tej miski. Może pani Emilia zgodzi się mnie jeszcze raz umyć. A w następnym numerze pani Anna Dymna założy taką długą perukę i tak jak ją pięknie Pan Bóg stworzył głosem Wirgiliusza Greena, przepraszam, Wirgiliusza. Bo Wieńczysław to był nieszczególny, tak Niziurski. Niziurski. Tak. I głosem pana Wirgiliusza zagra nam Smoka, a ja odegram z nią scenę, bo wtedy byłem tym gustlikiem, czyli rycerzem. No, taka piękna scena pomiędzy właśnie... Gustlika twoim filmowym dziadkiem był Franciszek Pieczka. No, tak, Franciszek Pieczka. No. Ale wiesz, jeszcze to spotkanie, jak byłem małym bajtlem, bo kierownikiem artystycznym i uwaga, o dziwo, ja to dopiero odkryłem po latach tego filmu, który umówmy się... nie należy do jakichś wybitnych dzieł polskiej kinematografii, tak delikatnie rzeczy nazywając, ale kierownikiem artystycznym i autorem dialogów, współautorem scenariusza był Kazimierz Kuc. To jest najbardziej niesamowite. Tak, i ja miałem przyjemność sobie jako mały bajtel rowerki, miał takie duże mieszkanie w Katowicach, tam kilka pokoi połączonych ze sobą i pamiętam jak rajdowałem w tym jego ten i moja mama szczęśliwa, pan Kazimierz, wiesz, no. I sam pan Kazimierz, który jakoś mnie bardzo, bardzo... lubił. I co się działo, bo z tego co rozumiem, nie wiem czy nie podkręciłeś tego w wywiadach, że premiera ci trochę zryła psychikę w sensie reakcji kolegów, koleżanek w szkole? Wiesz co, nie, to nie było podkręcone, bo faktycznie, wiesz. A co, wstyd był? No wiesz, jeżeli cała szkoła idzie na premierę, ja się w ogóle czegoś takiego nie spodziewałem. Wiesz, oglądają mnie na Golasa, zaczynają się śmiechy, potem na korytarzu zaczynają, wiesz, wołać na mnie, ej, aktor, pokaż pisiora, albo co gorsza, pisior. I to nie miało związku z predyspozycją, czyli z preferencjami wyborczymi. To byli jacyś podróżnicy w czasie. Być może. Ale wiesz, jak wołają ci aktor, pokaż pisiora, i, no to jest słaba. Jeszcze masz 8 lat, bo to minął rok, czy nawet 2 lata chyba, bo rok kręciliśmy, potem jeszcze postprodukcja i tak dalej, no to ja się po prostu jakoś załamałem, znaczy schowałem się bardzo, wiesz, poprosiłem o zmianę szkoły, bo się nie mogłem dogadać. Zmieniłeś? Tak. Chodziłem do dwójki w Strzelcach Opolskich, a potem przeniosłem się do piątki i jakoś tak, i w tej nowej szkole jakoś tak się to wszystko, wiesz, czyli nie śmiali się, krótko mówiąc, ze mnie, ale ja pamiętam, że ja się gdzieś zmieniłem wewnętrznie, bo moja rola tego gustlika podobała się, krótko mówiąc, nie wiem, reżyserom tam i dostawałem, czy moja mama w moim imieniu, dostawała zaproszenie, żebyśmy przyjeżdżali na różne castingi do innych filmów. Tak jest. Pamiętasz taki kultowy Rodzina Leśniewska? No te dwa bąble. No ja miałem tego bąbla. Wow! Ja przyjechałem na casting i ta sama pani Ewa, która była kierowniczką castingu przy Okrągłym Tygodniu, wiesz, ja tam jakąś scenę z tą moją siostrą na castingu gram do Rodziny Leśniewskich.
I później tak słyszę, podsłuchuję i ona rozmawia z mamą moją. Co się pani Basiu stało z Areczkiem? Taki był, zawsze był uśmiechnięty, pogodny, był fajny, taki otwarty. A teraz no, siada i tak patrzy, no, patrzy pod nogi, nie ma jakoś śmiałości spojrzeć komuś w oczy, ucieka. Jest schowany gdzieś się ten. A mama mówi, nie wiem, no może to jest jakiś problem dorastania. Nie miała wtedy w ogóle tak tego, tej wiedzy, że to gdzieś się tak za mną... A mamie mówiłeś? Nie. O tym wstydzie? Znaczy, wiesz co, mówiłem, ale chyba nie brała tego, nie wierzyła, że to może mnie aż tak bardzo, bardzo kosztować. A powiedz, a co się odkręciło? No bo potem zdawałeś, dostałeś się na aktorski we Wrocku, czyli w którymś momencie nastąpiła znowu jakby odbicie w drugą. Tak, tak. A czy to mama zrozumiała to wtedy, chyba była piąta klasa, to dotarło do niej, jak mnie to boli, jak mnie to frustruje, kiedy wróciliśmy z kościoła i mama mówi, Areczku, ty wiesz o tym, że dzisiaj w telewizorze jest okrągły tydzień. Ja mówię, mamo, nie chcę o tym rozmawiać, wiesz, daj mi... Ale poczekaj, syneczku, upiekłam ciasto, kupiłam lody i zaprosiłam całą twoją klasę. I słuchaj, ja dostałem po prostu szału. 5 miałem, nie, 12, 13 lat. Szału. Popłakałem się, uciekłem z domu, krótko mówiąc. Łaziłem przez cały dzień, tam po południe chodziłem i płakałem po Strzeleckim Parku, a duży jest. Nienawidzę, po prostu nienawidzę tego. No i tak, wiesz, jakaś taka, no strasznie wtedy płakałem. Wróciłem już, jak było ciemno, nie dostałem lania. Tylko po prostu chyba wtedy dotarło do mamy, że no coś tam jednak mam pochowane głęboko, o czym ona nie wiedziała i tyle. A zmieniło się to wszystko, a propos twojego pytania, żeby już odejść od dygresji. Wiesz co, trzeba mieć farta, to co ja zawsze powtarzam, no banał, że trzeba mieć farta i mieć to szczęście, żeby w odpowiedniej czasoprzestrzeni spotkać na swojej drodze odpowiednich ludzi. I taką osobą była pani Urszula Kraka, moja polonistka w liceum. Ja, słuchaj, umysł ścisły, zdałem do klasy matwiz. Mhm. No i myśmy mieli 10 matematyk tygodniowo i 8 fizyk w klasie maturalnej. A pani Urszula, nie wiem jakim sposobem, ale po prostu zabrała mnie, porwała mnie do swojego świata, nauczyła mnie czytać, szukać, ale przede wszystkim chyba wyrobiła we mnie umiejętność, jakby, żeby sobie swoje zdanie jakby nazwać i bronić go. I ona mnie zaciągnęła do kółka teatralnego. I najpierw zagrałem Papkina, i to tak a propos doktora mi się to, słuchajcie, no to było takie pierwsze doświadczenie, że jesteś na scenie, machniesz ręką, powiesz słowo, ludzie po prostu w śmiech, w ryk. Za chwilę jakaś pauza, ludzie po prostu... Wiesz, słyszysz muchy, które latają, że masz taką władzę nad ludźmi, którzy cię oglądają, stojąc na scenie. To raz, a dwa, powiem ci, że tak po prostu płeć piękna. Jakoś zaczęła na mnie wtedy w liceum po tym Papkinie inaczej spoglądać. Ja tam, wiesz, typem amanta nie jestem. No, parę luster w domu miałem od dzieciństwa, ale dziewczęta jakoś inaczej zaczęły na mnie po tym Papkinie patrzeć. I tak, wiesz co, potem jakieś tam jeszcze kolejne zagrałem Skąpca i to ona mnie przeciągnęła na tę dobrą stronę mocy, dała mi taką wiarę, żeby do tej szkoły teatralnej spróbować zdawać. Druga rzecz, która chyba najbardziej mnie zafascynowała, studiując twoją biografię, obok okrągłego tygodnia, to jest twoja kariera w operetce. To jest coś wspaniałego. Jakbym miał wziąć dwa zbiory, które na pozór mi zupełnie nie przystają jeden do drugiego. Arkadiusz Jakubik, operetka. Operetka, Arkadiusz Jakubik. Opowiedz proszę. Rok 93. Ja do dzisiaj nie rozumiem, jakim cudem ja się znalazłem w operetce warszawskiej.
Ja wcześniej, a już tak, już wiem. Ja wcześniej przez krótki czas byłem w teatrze Kalambur we Wrocławiu. To już po konkretach. Dostałem tam propozycję etatu i pamiętam pierwszą próbę w tym teatrze. Dlaczego o tym opowiadam? Bo bardzo szybko uciekłem z tego teatru. Ja tam byłem niecały sezon. Pamiętam pierwszą próbę w tym teatrze, kiedy, wiesz, ja młody absolwent, pełen energii, wiary, ambicji, nadziei, przychodzę na próby, zespół teatralny. To był mały kameralny teatrzek. 15 osób stałego zespołu teatralnego i jest on, Bóg, mistrz, reżyser, dyrektor artystyczny tego teatru. Zielone sukno, stół, cały zespół siedzi i ja wśród nich na etacie. No i tak wiedziałem, że będziemy przygotowywali Szkołę Błaznów, Michela de Gelderode. No i mistrz, reżyser zaczyna opowiadać, prawda? No, szanowni państwo, pracujemy nad Szkołą Błaznów, jednym z najwybitniej, bla, 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 bla. Ja tam coś tam przeczytałem przed tą próbą i tak słucham mistrza, słucham Pana Boga i tak... Coś mi nie pasuje. Widzę, że sobie tak zagląda do takich notatek jak ten, no ale normalna sprawa. To. Przygotował wykład, ale coś w tym języku, w tych zdaniach prosto złożonych, coś mi nie pasowało. Nie pasowało mi to, że ja je znałem. Zapisałem sobie kilka zdań, które powiedział w takim dokładnym brzmieniu, jak to wypadło mu z ust. Ja mówię, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Co? Ja biorę udział w jakimś po prostu cyrku. Wróciłem do domu aktora, żeby tylko sobie jak gdyby potwierdzić moje przypuszczenia. Sobie wyobrażasz, że facet przepisał wszystko z vademecum teatromana dla licealistów, które miałem oczywiście w tym na placu zgody w domu aktora. Otworzyłem to i mówię, no nie, ktoś mnie próbuje zrobić w konia. I wiesz, jak przychodziłem na kolejne próby, to już nie było tej energii, to już... I był taki moment, ale to teraz pokażę, jak to wyglądało. Dawaj. On przychodzi, Pan Bóg przychodzi na próbę i mówi, kochani do aktorów, i zagrywa się po prostu, jak nie powiem co. Kochani, miałem sen. Już wiem, jak zrobimy tę naszą Szkołę Błaznów, a w cały zespół. Ale jak, panie reżyserze, ale jak? Nie mogę wam powiedzieć. Nie spałem całą noc. Ale nie, prosimy, bo naprawdę chcecie wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Zapraszam, chodźcie za mną. I wychodzimy z tej sali prób, tutaj to zielone ten, idziemy za nim i on nas prowadzi pod drzwi na tę małą scenę, bo to malutki teatrzyk, 130 osób w widowni i on tak, chcecie zobaczyć, otwiera zamaszyście drzwi, cały zespół stoi, on, patrzcie, tu jest nasz teatr wielki. Tutaj jest scena, a tutaj jest widownia, a w naszej Szkole Błaznów tu będzie widownia, a tu będzie scena. Ja tak patrzę, nie wierzę. Nie, to niemożliwe. I nagle słyszę, jak cały zespół teatralny bije mu brawo. I ja tak stoję. Jakubik, nie da rady. I poszedłem dwa piętra wyżej do dyrektora naczelnego i złożyłem wypowiedzenie. Czy nie, poprosiłem go najpierw oczywiście o urlop bezpłatny, żeby ominąć jak gdyby współpracę z Panem Bogiem. Ale dyrektor naczelny, panie Jakubik, mnie tutaj dyrektor artystyczny ostrzegał, że z panem są jakieś kłopoty i że tutaj pan może przyjść i właśnie o urlop bezpłatny prosić. Nie dostanie pan tego urlopu, chyba że pan po prostu zrezygnuje i za porozumieniem stron się rozstaniemy na zawsze. Poprosiłem go o 3 dni do namysłu.
I wróciłem i podpisałem porozumienie stron i powiedziałem, że nie dam rady, nie dam rady. Wolę cokolwiek robić niż oszukiwać siebie i brać udział w takim cyrku. I wtedy przyszła propozycja od Jana Szurmieja, żeby z deszczu pod rynnym, ale gdzie? Ale że co? Ale że jak? Ale że... No właśnie, gdzie, jaka operetka? No, Agnieszka mi wytłumaczyła, bo poszliśmy tam razem, bo byliśmy już wtedy razem, że Janek Szurmiej próbuje, dlatego zaprasza młodych aktorów tam śpiewających. Ale on cię kojarzył z Wrocławia? Jest to z Wrocławia, szkoły, tak, bo tam braliśmy udział w dyplomie muzycznym w reżyserii Jurka Bielunasa, Śpiewanie w karawanie. Ja tam coś śpiewałem, to zresztą był bardzo, myślę, ciekawy dyplom z muzyką Wojtka Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. I co? I zaprosił cię, bo został dyrektorem operetki. Dokładnie. I chciał jak gdyby, wiesz, zmienić profil z operetkowego na musicalowy, tylko to wiadomo, to wymagało czasu, ponieważ gro zespołu operetki to byli, słuchaj, prawdziwi soliści. I dokładnie, wsiadasz, stary, Formuła 1, wehikuł czasu, przenosisz się 150 lat wstecz, kandelabry, po prostu totalna kastowość. Sobie wyobraź sytuację, ale bufet teatralny, wiesz, no, aktorzy, chór, tancerze stoją w kolejce po kawę czy po jakąś kanapkę i wchodzi, no, solista, wchodzi do bufetu. I wszyscy od razu, wiesz, stoją w kolejce, no, ale nie, proszę, 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 ale nie, proszę, proszę, proszę. I on tak podchodzi po prostu na bezczelnego, w ogóle nie zwraca uwagi. Zamawia bez kolejki kawę, coś tam jeszcze, bierze tę kawę, rozgląda się po bufecie i wiesz, wszystkie stoliki, nie wiem, zajęte i tam, gdzie on... Wzrok jego zaczepił, wyostrzył na jakiś stolik, spojrzał. Wszyscy, ale proszę, panie Nestorze, proszę bardzo, zapraszamy. I oczywiście stolik pusty. I on siadał i ani słowa do nikogo. Czekał, aż się pojawi jego kolega. Solista operetki warszawskiej. Ho, ho, ho! Witaj, Romanie! Ja w tym wszystkim... Czy tam robiłeś za solistę, czy...? Słuchaj, jak mam jakąś taką jakąś melancholię, a zdarzają mi się takie, w moim biureczku jest taka wąska szufladka, gdzie trzymam na poprawę humoru legitymację solisty operetki warszawskiej, przy czym ja miałem takie, tak jak teraz, no, miałem takie krótkie włosy na jeża, jeszcze miałem jakąś taką w paski koszulkę marynarza Mórz Północnych i z tym zdjęciem poszedłem do dyrektora, a dyrektor mówi, to chyba cię porąbało, no jak to ma być, solista operetki, że to jakiś jest, no, bandyta, jakiś jest, z więzienia wyszedł, no, ja mówię, no, nie mam innego zdjęcia, no, albo to, albo, no i mam to zdjęcie do dzisiaj z podpisem solista operetki warszawskiej. Wiesz co, to co, znaczy no nie udało się Jankowi, ponieważ po sezonie został przez władze miasta zwolniony. Dopiero Wojtek Kępczyński jak gdyby zrobił to, czego się Jankowi nie udało. No i dzisiaj Teatr Roma, kiedyś operetka warszawska, bo to dokładnie ten budynek, ta scena, dzisiaj jeden z najlepiej... A ciebie wywalił Kaczyński, co prawda nie ten. Nie ten, tak. Przyszedł z powrotem pan Kaczyński i jak gdyby próbował wskrzesić tę operetkę, ale ja mam, i to wiesz, tak z przekory dla żartu, obok ról w swoim CV u kolegi, nie wiem, Smarzowskiego, czy tam Shopping and Fucking robiliśmy z Pawłem Łysakiem teatralnie, Marka Ravenhilla, wpisuję na pierwszym miejscu rolę doktora Blinda w Zemście nietoperza. I tam legendarny tercet wokalny z ówczesnymi gwiazdami, no ale pewnie też dzisiaj, z panią Grażyną Brodzińską i z panem Bogusławem Orką i ja pośrodku tegoż tercetu. To było strasznie, strasznie, strasznie śmieszne. Chciałem, znowu padło to nazwisko, co oczywiste. Chciałem cię zapytać, temat może oczywiście, ale jakbyś miał opisać swoją relację z Wojciechem Smarzowskim.
To co, co to jest? Znaczy, mało chyba jest przypadków w ogóle w historii kinematografii światowej, żeby reżyser z aktorem, aktor z reżyserem aż tak byli, nie, znaczy nie znam waszych relacji, ale w sensie artystycznym tak bardzo zlepieni. Ty i Smarzowski. Wiesz co, my się po prostu znamy, ile, 26 lat, my się po prostu przyjaźnimy, kochamy. A to jest szorstka przyjaźń, taka jak wiesz... Platoniczna, przede wszystkim. Nie wiem, co, nie oceniamy. Wiesz co, to jest szczera przyjaźń, to znaczy jak coś nam się, nie, jak coś mnie się nie podoba, albo Wojtkowi, a propos tego, co robimy, na przykład my o tym rozmawiamy. Wiesz, pamiętam, że znaczy mamy taką zasadę na przykład, że dajemy sobie teksty do tak zwanego zwalcowania, czyli do zrecenzowania. Wiesz, tak jak wszyscy dookoła, dajesz im coś swojego, co napisałeś. O, Marcin, ale genialne, fantastyczne. No, no wiesz, po prostu, wiesz, to kręcę to w lewej ręce, nie ma problemu. No. Nie, to jest takie walcowanie konstruktywne, czyli po prostu, żeby szczerze powiedzieć, co się o tym sądzi, ewentualnie zaproponować jakieś kontrpropozycje, żeby ten tekst był lepszy, żeby go po prostu poprawić, wyeliminować te rzeczy, które nie działają. I wiesz co, i my myślę, mamy jakiś podobny rodzaj energii, jak gdyby takiego... Postrzegania świata, rozumiemy się, wiesz, po tylu latach rozumiemy się bez słów, wystarczy, wiesz, on mnie rozgryzł idealnie, ja zawsze mam taki problem, żeby coś powiedzieć, ja się śmieję zawsze z tego, to ja mam tak, jak zaczynam chrząkać, to znaczy, że ach, jest jakiś problem i że coś próbuję z siebie wywalić. Znamy się bardzo dobrze, mamy do siebie zaufanie i myślę jakiś taki wzajemny. Ale wy jesteście przyjaciółmi artystycznymi, czy też w życiu? W życiu również. W życiu też. Tak, tak, po prostu. No, znamy się dobrze, znamy swoje rodziny, dzieci także. A powiedz mi, to się, nie wiem, czy się wiąże, czy się nie wiąże, a czy ty ze względu na swoją sytuację rodzinną, o której mówiliśmy wcześniej, tata zniknął i tak dalej, miałeś jakieś takie świadome albo nieświadome, a zdałeś sobie z tego sprawę później, że szukałeś figury ojca w życiu? W jakiejś formie? Wiesz co? Nie mam takiej figury. Na siłę, znaczy wiesz... Nie, ale próbuję też to nazwać, bo... jakby to z dziadkami też się nie udało. Okazało się, że to nie są te figury, wiesz, głowy rodziny, który mógłbym obdarzyć szacunkiem. I nagle jakoś tak po prostu zdałem sobie sprawę, że ja to ja muszę dać radę. Że i... Tam sobie sterem, żeglarzem i okrętem a propos Kisiela. Tak, ale u mnie to wyglądało w ten sposób, że wiesz, jako chłopak z Opolszczyzny, ze Śląska Opolskiego, dosyć prosta konstrukcja. I to zdałem sobie z tego sprawę, kiedy miałem problemy z pracą. Jak nas wywalili z tej operetki, to ja nie mogłem tej pracy znaleźć, a im bardziej jej szukałem, to tym bardziej ona jakoś no, nie chciała do mnie przyjść. Agnieszka wtedy jeździła dużo ze spektaklami, zarabiała na dom, a ja po prostu tej cholernej roboty nie mogłem znaleźć. I poszedłem na tacierzyński, bo urodził się starszy synek Kuba. Ja tam, wiesz, zamrażarki, mleko ściągnięte, no, zamrożone. Ten Kuba straszny łobuz, darł się tego w nocy, jak nie mógł zasnąć, zabierałem do garbusa i wtedy natychmiast usypiał. Wtedy, jak żeśmy, wiesz, jeździli, usłyszał dźwięk silnika, może też trochę spaliny, bo tam były zardzewiałe te nadkola i spaliny się dostawały do środka. Może to też pomagało mu zasnąć, ale bywało tak, że wracałem tym garbusem pod dom i też tak, dobra, to ja teraz też się prześpię z tobą, Kuba. Ale generalnie frustracja, że tej roboty nie mogę znaleźć. A facet jest od tego, żeby zapewnić, mam to wdrukowane. Po prostu w całego siebie. No. Facet jest od tego przede wszystkim, żeby zapewnić godziwy byt swojej rodzinie, żeby wykształcić, nakarmić swoje dzieci, etc., etc. Po prostu.
a tam wszystkie jakieś antyartystyczne ambicje to są w drugiej kolejności odśnieżania. I dopóki nie ta robota powolutku, zacząłem dużo po studiach chodzić, no, zacząłem pracować głosem w dubbingu, w reklamie gdzieś tam i zacząłem te pieniądze po prostu zarabiać. I dopóki nie udało mi się uzyskać takiego bezpieczeństwa po prostu finansowego, że żeby przekonać się, że jednak daję radę, że mogę po prostu być facetem prawdziwym, który po prostu dokłada się do rachunków, a z jakimś tam biegiem czasu przynosi tych pieniędzy coraz więcej. Wtedy poczułem chyba, no, że jednak się nadaje do tego i po prostu w tym momencie, kiedy poczułem się jak gdyby już bezpieczny, spokojny, wtedy dopiero wszystko zaczęło się dziać. Wtedy dopiero wszystko ruszyło, bo nagle zdałem sobie sprawę, mogę to, mogę wszystko tak naprawdę. Mam 40 lat i ogarniam przestrzeń. No, proszę, zespół, jak jest, świetnie. No. Smarzowski, fantastycznie. No, teatr, proszę bardzo. No. Ale najpierw ta baza. A pomniki w zakładzie pogrzebowym, to kiedy robiłeś? O, to robiłem przed wyjazdem tatusia. To jak byłem koniec podstawówki. Ojciec miał zakład. A, czy jako nieletni w ogóle. A, bo ja myślałem, że to później było. Tak, tak, tak. No to były i pomniki, i te bloczki. No generalnie sam. No, generalnie sam tam to w sumie nie potrzebujesz tego fachowca, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Sam mógłbyś coś tam na cmentarzu, to pięterko dla siebie. Może. Wiesz co, chyba, znaczy raz, że nie pracowałem nigdy na cmentarzu, tylko jednak wiem, jak się, wiesz, lastriko robi, kiedyś były takie parapety, no, z lastrika, wiem, jak się robi bloczki, ale nie murowałem nigdy grobu na cmentarzu. A dwa, że trochę czasu minęło, a trzy, że no, o tamtych czasach tego zakładu kamieniarskiego to też chciałem bardzo, bardzo szybko zapomnieć, bo to nie były fajne czasy. Dotknęliśmy twojego ojcostwa. No, chciałem właśnie już tak, jeszcze z jednej strony spojrzeć na to, co pytałem cię wcześniej. To znaczy, jak ty podszedłeś do... Masz dwóch chłopaków, tak? Mhm. Już wspomniałeś powinności mężczyzny, gdzieś tam w wywiadzie, pamiętam hasło, męska konserwa. Podoba mi się, żona tak do mnie mówi, bo ty taka... Proszę bardzo. Tak, 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 tak. Ja to, witaj w klubie. Doskonale to rozumiem. To jak się starał? Ile oni mają teraz? Kuba 97, czyli 26. 26, Janek 2000, czyli 24. No, 3. 3. 3, dobrze. Żeby ty trzeci. 3,5. Tak. Jeszcze, tak. Jeszcze. Jeszcze. To jak do tego podchodziłeś? Jakie były twoje, wiesz, biorąc pod uwagę bagaż doświadczeń albo braku doświadczeń, jakie ty miałeś podejście? Wiesz co, nie, przede wszystkim, żeby być blisko nich, no. Żeby z nimi czas. Spędzać czas, rozmawiać i żeby jak najczęściej mówić ich, że ich kocham, żeby ich po prostu przytulać, żeby czuli, że tata jest blisko nich. Faktem jest to, że niby w żartach, ale oni wiedzieli, że to nie są żarty, bo po swoich jakby doświadczeniach, o których przed chwilą mówiłem, mówię, panowie, tenis, proszę bardzo. Piłka nożna oczywiście. Judo, łucznictwo, proszę bardzo. Ale jak mi któryś z was powie, że chce się zapisać do kółka teatralnego, to przywiążę do kaloryfera i po prostu nie wypuszczę z domu. Nie ma takiej opcji. Bo wiedziałem, jak to się może skończyć. Wiesz, kółko teatralne, bara i potem no, i szkoła teatralna. No. Więc absolutnie. Mówię, na balet was będę zawoził, ale wara od kółka teatralnego. I faktycznie, no, Kuba chodził na judo, czy tam później Janek chodził przez wiele lat na piłkę, nieważne. Ta przyjemność, a ja uwielbiałem ich zawozić, bo to jest też taki czas, że wiesz, jedziesz z synkiem i jest ten czas, no, nie wysiądzie ci, no, jest szansa na jakąś rozmowę, zawozisz, tam czekasz, czy idziesz na zakupy, potem odbierasz, w ogóle super, no. Tego mi tak strasznie brakuje dzisiaj, że na szczęście jest Bazylii, czyli mój trzeci synek. Tak, który jest Terrier. Chcieliśmy go wziąć do studia, ale tutaj no, niestety. Usłyszeliśmy, że może podrapać diody, więc
A ja mówiłem, że piesek, mój kochany Bazyli, z niejednego studia jadł chleb, naprawdę. I wiesz co, nie, i jaka jest puenta oczywiście? Puenta jest taka, a propos moich synów, a były też takie, oni zagrali raz w filmie, potem jak się dowiedzieliśmy, no, co tam, aż się baliśmy, jak gdyby, jaką przeszłość ma reżyser tegoż filmu, to a nie wiedzieliśmy nic wtedy o tym. Szatan z siódmej klasy, taki serial był, no, to już sobie tam znajdziesz. Z reżyserem? Poczekaj, bo nie... Wygooglujesz sobie. Nie, nic się nie działo. Okej, dobra. Nic się nie działo na szczęście, bo jak gdyby, ale już post factum pytaliśmy, czy coś, cokolwiek było na planie, co co było niefajnego, niepokojącego. Nie, absolutnie nie. Oni też zawsze byli z kimś, albo tu byłem ja, albo Agnieszka, albo ktoś z rodziny. I co? Do czego zmierzam? Tylko, że im się to w ogóle nie podobało. Nuda, tato, nie chcemy po prostu żadnych filmów. To jest takie czekanie, minuta, ujęcie, czekanie, nuda. W którą stronę poszli zainteresowania naukowych? Już ci mówię, było też tak, jeszcze dygresja szybka, pamiętasz taki film Plac Zbawiciela? Oczywiście, Krauzego. Tak, wybitny film. Tak. No, Jezu, Chyra. Nie, przepraszam, pomyliłem wcześniej, tak, z Długiem, ale Krzysztof Krause, Jowita Budnik. Dobrze. Tak. I pamiętam, że Jasia Kos-Krause zadzwoniła wtedy do mnie i zapytała, czy by mnie przyprowadził na zdjęcia próbne chłopców, bo ona ich widziała tam, bo myśmy się tam znali, żeby tam, ja mówię, no to Asiu, prześlij tam scenariusz, no zobaczymy, co to jest, bo chcemy tak chłopców pilnować i trzymamy ich raczej tak z dala. Przeczytałem scenariusz, wiadomo, wybitny scenariusz, tak samo wybitny, porażający film, ale powiedzieliśmy z Agnieszką, nie oddamy ich chłopców do tego świata, bo może to mieć jakiś wpływ na ich psychikę. Ja wiem, że psychologowie na planie i tak dalej. Krótko mówiąc, przeprosiliśmy, ale nie. I potem konsekwentnie trzymaliśmy ich jakby z daleka, mimo że było dużo propozycji od reżyserów castingu. Fajnych chłopców macie, tu jakiś serial, coś tego. Ja chciałem, żeby oni mieli normalne dzieciństwo, a nie żeby, wiesz, w wieku 15-14 lat mieli swoją kartę kredytową, chodzili na jakieś ścianki, bankiety i tak dalej, jako młode gwiazdy popularnych seriali. Żeby mogli pójść pograć z kumplami w piłkę i pójść sobie do parku z dziewczyną na spacer. Nieważne. Starszy Kuba powiedział mi, takie rozmowy ojcowskie w klasie maturalnej. Jak tam, synku, gdzie idziemy? Kuba od początku miał plan na siebie. I ten plan pokazał mi w postaci takiej tablicy, że chce zdawać na scenariopisarstwo i musi przygotować na egzaminy to. I miał wszystko wypisane i deadline'y, kiedy musi to oddać. A potem... No i Kuba zdał na scenariopisarstwo do Łodzi, skończył to scenariopisarstwo, licencjat i teraz kończy reżyserię w Łodzi, jest na 5. roku. I no i to raz, a historia z drugim jest śmieszna. Taka sama rozmowa z Jankiem, klasa maturalna. To jeszcze było przed pandemią, rok jakoś tak. I ja tak do Janka, słuchaj Janek, bo taki czas chyba, żeby pogadać o tym, no, o twojej przyszłości, o maturze. Stary, grasz cały, za dużo grasz na komputerze. Może byś mi powiedział, z czego chcesz na przykład maturę zdawać i o jakich studiach myślisz. Na co młodszy synek mówi, tato, jeżeli ty myślisz, że ja się zastanawiam nad jakimiś waszymi artystycznymi fanaberiami, cytuję, to jesteś w grubym błędzie. No. Ja mówię, synku, super, no, już jednego mamy, którego trzeba będzie utrzymywać do 40 roku życia. Więc jaki twój kierunek? Tato, chcę zdawać na informatykę. Ja mówię, wow, no nie ma lepszego kierunku z punktu widzenia rodziców, tak. Wiesz, praca, no, dobrze płatna, błagam cię. No i faktycznie Janek przysiadł do nauki, zdał rozszerzoną matmę, rozszerzoną informatykę, fizykę, bardzo dobrze, dostał się, już streszczam,
na Politechnikę Warszawską, gdzie się strasznie, 96% z matury trzeba mieć rozszerzone. Masakra. Dostał się, no, rodzice dumni, wszystko pięknie. I puenta. Ta-da-da-da. I tuż przed pandemią, to był styczeń, Janek już kończył się jak gdyby pierwszy semestr. Janek przyjechał, no bo się wyprowadził tam z kumplem, sobie mieszkali w Warszawie. Przyjechał do nas tam na wieś i tak, no jak tam sesja, wszystko dobrze? Ma jakieś zagrożenia? Nie, wszystko dobrze. Czyli co, zdasz spokojnie? Tak. No to co jest, powiedz, bo taki masz coś ten, no pogadać chciałem. Nie wiem. No, dawaj, no. O co chodzi? Tato, co byś powiedział, jakbym spróbował do szkoły teatralnej zjechać? O, ładno, powiem ci, że ta opadła mi po prostu koparka strasznie. Chwała, wiesz, co ja mam powiedzieć? Nie powiedziałem po prostu, wiesz co, no stary, no jestem w szoku, ale jeżeli ty tak powiedziałeś i czujesz taką potrzebę, to zrób to, bo jak nie spróbujesz, to będziesz sobie później do końca życia zarzucał. A mogłem spróbować, a tam siedzę przed tym komputerem i tam te całki, różniczki, nie? No to spróbuj po prostu. Tylko ja jako twój tata mam do ciebie ogromną prośbę, bo wiem, że jesteś delikatnym facetem, kruchym. I że to może, gdybyś się, nie daj Boże, do tej szkoły dostał, to może być tak, że ten świat ci się nie spodoba, bo to jest trudny świat. Wiesz, samców alfa, którzy muszą walczyć o swoje. To skończ pierwszy rok informatyki. Proszę cię, przynieś indeks, potem są te egzaminy w wakacje. Ale wtedy, gdybyś się, nie daj Boże, dostał, zawsze będziesz miał gdzie wrócić. Pokazać po prostu gest Kozakiewicza niemądrym profesorom, niezdolnym profesorom, bezczelnym kolegom i koleżankom, którzy cię tam no, gniotą i poniewierają tobą. Zawsze będziesz miał plan B, gdzie wrócić. I tak Janek zrobił. Skończył pierwszy rok informatyki, dostał się do Łodzi na wydział aktorski i 9 listopada jedziemy na premierę jego dyplomu. Gra Hamleta, ale żeby nie było, że to nie jest taki normalny Hamlet, to jest taka wersja a la Gardzienice. Wszyscy aktorzy tam grają Hamletów. Pięknie. Ale premiera. To w takim razie ostatnie pytanie i komunikat końcowy. Zaraz będzie komunikat końcowy. Ostatnie pytanie jest takie, też a propos chłopaków. Bo wiesz, tata aktor, no normalna rzecz. Ale tata postpunkowy wokalista w bardzo specyficznym zespole Doktor Misio, to jest troszeczkę druga sprawa. Obciach. Chcesz powiedzieć? Nie wiem, bo nie miałem taty w zespole Doktor Misio, który śpiewa takie piosenki, takie kawałki oraz występuje w takich outfitach na scenie. Więc jakie oni mieli podejście, czy ma... No teraz to już, wiesz, luzik, ale trochę wcześniej do Doktora Misio. Wiesz, to nie, no na początku to tak jak mówię, no obciach, no to generalnie, o Boże, no staremu się przewróciło w głowie. Kryzys wieku średniego. Dokładnie, tak wiesz, pod nosem taki uśmiech. Tato, weź. Ale jak zobaczyli, że to się gdzieś, wiesz, wymknęło spod kontroli, że to się dzieje na serio, że gramy, wiesz, jakieś koncerty, że jakieś, wiesz, festiwale w Jarocinie, na Woodstocku, że nominacje do Fryderyków, że to jest poważna sprawa, że ja się w to mega wkręciłem, to zaczęli chyba to po prostu szanować. Mało tego, wiesz, Kuba, krótko mówiąc, wyreżyserował chyba ze 4 teledyski Doktora Misio. Też jest w to wkręcony. Jak mam takie demówki, czyli takie, wiesz, no, pierwsze wersje nowych piosenek, których jeszcze nikt nie słyszał, zawsze daję mu do posłuchania i słucham uważnie jego krytyki. Ja to jest, wiesz, młode pokolenie inaczej na to patrzy, a ma bardzo, wiesz, dobre ucho i wyczucie. A młodszy, no, ponieważ gra niestety na gitarze, bo chodził na lekcje i jest na przykład współautorem, tak jest wpisany w ZX-ie, piosenki pod tytułem Chory na Polskę.
kompozycji. Wyobraź sobie, tak, bo była pandemia, myśmy z Jankiem usiedli w domowym studiu pozamykani, zaczęliśmy tam coś brzdąkać. Ja wziąłem ten tekst Wojtka Wojdy i tak nagle, wiesz, powstał właśnie pierwszy szkic, pierwsza demówka, którą dopiero potem zaniosłem do Olafa i tam żeśmy z tego zrobili już finał. Olafa Deriglasowa. Deriglasowa, tak, do Olafa Deriglasowa. I wiesz, Janek tak naprawdę chyba jeszcze ze dwa numery zrobił razem ze mną na tę płytę. I, no i chyba już nie ma obciachu, tylko że jest, wiesz, dumny, zadowolony, że no, będzie miał za X. W ogóle fajne smaczki, bo tam Wielkie Żarcie produkował muzycznie Tomek Organek, tak? Tak. Tam się też Janek Benedek pojawia. Zgadza się. Wiesz co, ja miałem tak, doktor mi się miał tak, że najpierw było bardzo ważne spotkanie z Olafem Deriglasowem. To on nam wyprodukował pierwsze dwie płyty. Ja zresztą, wiesz, skumpluję się i pracuję z Olafem do dzisiaj, bo to jest fantastyczny muzyk, cudowny człowiek. Ale potem chciałem coś po tych pierwszych dwóch płytach zmienić, poszukać, żeby jak gdyby nie odcinać kuponów od tych sprawdzonych schematów, wiesz, doktor Misio, ostre riffy i ja taki, no, na takiej chrypie drący się do mikrofonu, żeby gdzieś pójść, zaryzykować, pójść krok dalej. I spotkałem na swojej drodze Kubę Galińskiego, który nam wyprodukował dwie następne płyty, czyli Zmartwychwstaniemy i Strach XXI wieku. To też to jest, no, dwa słowa o Kubie Galińskim. Jest chyba jeden człowiek na tej planecie, który mógłby komponować piosenki dla doktora Misio, który wyprodukował, czy komponować, produkować dla doktora Misio, produkować płytę ostatnią Dezertera i jednocześnie robić piosenki Dawida Podsiadło i koleżanki Sanach. No to jest po prostu tak niebywale zdolny koleś, multiinstrumentalista, obdarzony niebywałą wrażliwością, ale też poczułem, że po tej drugiej płycie, którą razem zrobiliśmy, że trzeba znowu zmienić, wiesz, jakąś energię, poszukać czegoś innego. I wpadłem na pomysł, że bardzo bym chciał spróbować odbić się od energii różnych producentów, ponieważ moim pomysłem, a może to jest brak pomysłu, a może właśnie pomysł, musisz, polecam tobie i państwu, no, jakby lekturę całej płyty, bo ja jestem analogowy i ja to po prostu jak dostanę płytę, to muszę ją wysłuchać od początku do samego końca. I ta płyta jak gdyby w zamierzeniu jest bardzo eklektyczna. To znaczy, wiesz, od normalnego rock'n'rolla, przez punk rocka, przez techno, przez jakiś dance, przez jakiś rap, przez jakąś zimną falę a la Joy Division, żeby każda z tych piosenek była totalnie różna od tej następnej, która będzie na płycie. I stąd jak gdyby spotkanie a propos Wielkiego Żarcia z Tomkiem Organkiem. Janek Benedek nam wyprodukował Wędrowca. Olaf Deriglasow zrobił Chorego na Polskę, wyprodukował, ale był też Maciek Wasio i piosenka Sztandar. No i tam do Kuby po starej Galińskiego, po starej znajomości, piosenka Wbrew i Wobec, o której dzisiaj też wspominałem. I wiesz, już tak kończąc, ja znam ten swój PESEL na pamięć, ale ja jestem, że ja się lubię uczyć i się nawet szybko uczę. I nie mając żadnego wykształcenia muzycznego, zostałem producentem muzycznym i resztę numerów na płycie zrobiłem ja. Mam chyba ich 5 i kolega Maksymilian Kucharski. Tak wygląda sytuacja a propos Chorego na Polskę. Zachęcamy, polecamy. No i ten komunikat na koniec, mianowicie jako naprawdę bardzo mi się podobały prosta historia o miłości, prosta historia o morderstwie. Filmy wyreżyserowane przez ciebie i chciałem cię zapytać, jak się spotkaliśmy tutaj, czy coś dalej, a ty sam z siebie w ogóle od razu właśnie i tu to jest ten komunikat, że na bardzo wczesnym etapie chcesz zrobić film o Robercie Brylewskim, legendzie polskiej muzyki rockowej, legendzie punk rocka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tak naprawdę teraz parę słów, bo liczę na to, że obejrzą nas, wysłuchają jacyś starzy pankowcy, którzy są dzisiaj milionerami. O to mi chodzi, rozumiesz? Nagle sobie pomyślał, kurde, Jakubik robi film o Brylewskim, no to ja wyskakuję z hajsu, byle tylko to zrobić. Więc teraz powiedz pigułce,
kto ci... Wiesz co, faktycznie jak spotkaliśmy się no, przy make-upie, tak mi się wiesz, wypsnęło, bo ja jestem zabobonny i też nie chcę za dużo o tym mówić. Żeby nie zapeszyć. Ale, żeby to wyciąć. Ale powiedziało się. Nie, powiedziało się i niech będzie. Po prostu po naszym spotkaniu umówiłem się wiesz, z kierowniczką produkcji, jeszcze z jednym scenarzystą, żeby usiąść i porozmawiać jakby o pomysłach, o zmianach, bo jest tam już treatment, pomysł jest gotowy. Faktycznie, wiesz, walczę o to od 2 lat ponad. Jakby już dogadałem się ze spadkobiercami, czyli z Ewą i Sarą, córkami Roberta. Dogadałem się z Maćkiem Magurą Góralskim, jak gdyby, bo chciałem sprawę praw autorskich przede wszystkim załatwić. No i odbijałem się od drzwi kolejnych producentów. Nie będę tutaj absolutnie jęczał, bo ja nie jestem jak gdyby z tego gatunku. Wiesz, za każdym razem słyszałem to samo, jak mantrę, no, kino jest dzisiaj w trudnej sytuacji, a film o Robercie Brylewskim to nie jest kino komercyjne, to jest art house, to jest kino niszowe, nikt na to nie pójdzie do kina, żadna z platform streamingowych nie jest zainteresowana niszowym muzykiem i tak dalej, i tak dalej. No, nie, dziękujemy bardzo, nie. No i wiesz co, ale ja walczę po prostu, ja walczę. No i po prostu nie będę mówił, jaki będzie następny krok, ale ten następny krok zdecydowałem się jak gdyby zrobić. Rozmawiałem, wiesz, wczoraj, przedwczoraj ze wszystkimi i chciałbym, żeby to żeby ten następny krok udało się zrobić. Kropka. To ci i tak zakończę naszą rozmowę. Życzę ci. Cezary Łazarewicz, fantastyczny polski reporter, chciał napisać historię o Grzegorzu Przemyku, o jego śmierci, śledztwie, etc. Żaden wydawca nie był zainteresowany. Chodził, nie, bo wszyscy, no, kto to kupi, panie, kto to przeczyta. Przecież to znany pojawił aż w końcu Leszek i Aneta. Wydawnictwo Czarne wydało wielki przebój. Nagroda Nike dla Łazarewicza, film z rozmachem zrobiony tak, na podstawie. Żeby nie było śladu, życzę ci tak. Generalnie z projektem filmowym o Robercie Brylewskim ścieżki Czarka Łazarewicza, oby tak się stało. Niech moc będzie z tobą. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć pięknie. A ja dziękuję za rozmowę. O, dzięki. Dziękuję wam, dziękuję państwu. To była Melina Westerok. Do widzenia. Jeszcze tak chciałem cię tak na koniec zapytać, bo to jest melina. A co jest w środku? Woda. A, bo ja nie miałem przyjemności. Nie. Nie, woda. Wiesz, melina, bo wiesz, taki prosty hebel, meller, melina. Ja zresztą... Żartowałem. Melina w SC Rock.